Jezus rodzi się w okopach. Przedstawienie bożonarodzeniowe w hołdzie walczącym żołnierzom. 22 stycznia w katedrze lwowskiej można było obejrzeć trochę inne, mniej tradycyjne niż zwykle jasełka. Motyw ten jest bliski wszystkim, gdyż wojna w Ukrainie dotknęła każdego w tym kraju i nawet poza granicami. I zadane tą zbrodnią rany mogą uleczyć jedynie wiara, nadzieja i miłość. O tym właśnie było to przedstawienie, przeplatane kolędami, przesiąknięte patriotyzmem polskim i ukraińskim, tęsknotą też za przyjaciółmi i beztroskim życiem dowojennym w pięknym Lwowie. Przedstawienie zostało zadedykowane wszystkim katedralnym parafianom, którzy obecnie bronią Ukrainy na froncie.